wprowadzenia sztucznego uciskania klatki piersiowej. Nie trzeba tego robić ręcznie, tylko robi maszyna. A ta jest właśnie w nowej karetce. To nie wszystko. Sprzęt nowocześniejszy odnośnie respiratora, odnośnie defibrylatora, odnośnie noszy. Także to wszystko służy do pacjentów. Jest tutaj hodołaz, bo nieraz w niektórych przypadkach takich jak pacjent był cięższy, to wzywaliśmy, że tak powiem, straż pożarną do pomocy. Teraz nie będzie to potrzebne, bo krzesełko z gąsienicami jest w stanie zwieść i zawieść pacjenta po schodach samodzielnie. Nowy pojazd zastąpi starą i wysłużoną karetkę, którą szpital wykorzysta jeszcze do transportu chorych. Nowa kosztowała 750 tysięcy. Już zakupiona za środki rządowe, natomiast pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. To jest karetka SK, czyli można powiedzieć najbardziej rozbudowana, najbardziej przeznaczona do właśnie trudnych zdarzeń i chociażby fakt, że będzie stacjonować w Ujściu, to mówi i świadczy o tym, że nasz szpital obsługuje nie tylko mieszkańców powiatu pilskiego. Często są to także ofiary wypadków, w tym tych na drogach krajowych, gdzie panuje spory ruch. Tylko w ubiegłym roku na DK10 i DK11 w naszym regionie doszło do ponad 300 zdarzeń drogowych, a życie straciły dwie osoby. Na terenie całego powiatu pilskiego w ponad 40 wypadkach drogowych 5 osób straciło życie, a 46 zostało rannych.